auto już do mnie wróciło. To nie jest film porno, spokojnie. To jakiś koncert Mariah Carey. Ale nie wolno oglądać w trakcie jazdy. Wrócił super z powrotem do mnie. Wymieniono mnóstwo różnych elementów tego samochodu. Dlatego też przez to wykluczono możliwość zdiagnozowania konkretnie o co tak naprawdę chodziło, bo nie przeprowadzano testu po wymianie każdej części, po prostu wymieniono mnóstwo elementów bez sprawdzania, po prostu tak na ślepo, żeby już mieć święty spokój tego auta, żeby go nie musieli widzieć w tym serwisie. No i powiem tak, że no w 80% jak na mój gust udało się wyeliminować wszelkiego rodzaju problemy związane z wibracjami na kole kierownicy i w podłodze też, ale że tak powiem, nie zostało to wykluczone w 100%. Ja mogę powiedzieć wam tak, że porównując na przykład to do Octavii, to mam wrażenie takie, że tutaj nie bez wkładu negatywnego są niskoprofilowe opony. Znaczy one nie są aż tak hardkorowo niskoprofilowe, to są 17, nie pamiętam jaka jest tam wysokość stopy z tej opony, ale ona jest dosyć niska, dużo niższa niż normalnie w samochodach. Chyba 55 jest wysokość, 55 mm. Więc na pewno niskoprofilowa opona ma jakiś wpływ na to, jak komfortowo podróżuje się tym samochodem, zwłaszcza po nowych, bardzo chropowatych asfaltach, jakie są na naszych autostradach, więc ja sobie z tego zdaję sprawę, że to na pewno ma jakiś wpływ. Druga kwestia to jest to, że tutaj jest naprawdę czuły układ kierowniczy. No i wreszcie trzecia rzecz to jest to, że ja nie sprawdziłem jeszcze ciśnienia w tym ogumieniu, jakie serwis mi zafundował, bo bardzo możliwe, że jest za duże, a zbyt duże ciśnienie też powoduje wibracje na kole kierownicy i o tym często ludzie zapominają, chociaż jest to jedna z podstawowych rzeczy, jakie należy sprawdzać. No więc serwis oddał mi po tych miesiącach samochód, powiedzieli, że już jest dobrze. Ja powiedzmy kompromisowo mogę powiedzieć, że się z tym zgodzę. Niestety serwis nie zaoferował mi niczego poza dość wysokim rabatem na wszelkiego rodzaju usługi serwisowe i na części w przyszłości. I jest to dla mnie dosyć smutne, bo w związku z serwisowaniem tego auta ja poniosłem dosyć spore koszty związane z dojazdem do tego serwisu, związane z jazdami testowymi, związane z tym, że serwis też przeprowadza jazdy testowe i robił to na moim paliwie. Bardzo często ograniczało się to wszystko tylko i wyłącznie do tego, że ja odbierałem na 2 dni samochód, żeby zobaczyć, czy jest ok. Musiałem go zatankować, bo był całkowicie wypompowany, z czego z pełnym bakiem po prostu oddawałem go z powrotem. Znaczy potem to już przewidywałem takie rzeczy i po prostu wyjeżdżając z serwisu nie tankowałem go do pełna, tylko tam no, powiedzmy 1/5 baku. Wiem, trochę wstyd, ale, no, ale cóż poradzić. No w każdym bądź razie wygląda na to, że mamy jakiś tam szczęśliwy finał, chociaż nie ukrywam, że razem z prawnikiem stwierdziliśmy, że lepiej będzie, jeżeli napiszemy pismo, w którym będziemy prosili o zwrot kosztów poniesionych przeze mnie, związanym jeszcze z tym, że felgi, które w tym samochodzie były zamontowane oryginalnie, tak naprawdę zostały w dużym stopniu uszkodzone, bowiem wielokrotny montaż, demontaż tych kół, montaż, demontaż opon, wielokrotne próby wyważenia no odbiły się dosyć negatywnie na ich stanie, mimo że gołym okiem nie widać, całe są po prostu porysowane, jest pościerany lakier i myślę, że po eksploatacji zimowej, a nie mam drugiego kompletu kół i wcale nie chcę inwestować w nie kasy,
no to będzie dosyć tragicznie to wyglądało. W związku z tym ja podzieliłem się, że tak powiem, na piśmie tymi obawami ze swoim serwisem i z tego co wiem, to ustosunkował się z kolei serwis negatywnie do mojego wniosku. Zobaczymy po prostu, co będzie dalej. Nie uznali moich roszczeń, jedynie co, są w stanie w jakimś tam stopniu partycypować w kosztach paliwa. Oni jeszcze powiedzieli mi, że po pierwsze dają ten rabat, a po drugie dokonywali wymiany wiązki w kole kierownicy ze względu na wymianę kierownicy u mnie w ramach gestu anylowego i nie policzyli za tą usługę, o czym ja w ogóle nie wiedziałem, że nie policzono za tą usługę. No ale to już jest, że tak powiem, całkiem osobny rozdział. Aktualnie powiem wam, że jedziemy z prędkością 120 km na godzinę i przemierzamy się południową obwodnicą Warszawy do tak naprawdę na siłownię. Bo to już jest druga kwestia, całkiem oddzielna. Doskonale wiecie, że jesień, zwłaszcza po zmianie czasu, jest takim najbardziej depresjogennym momentem w roku kalendarzowym chyba dla każdego człowieka. I dlatego dosyć istotny jest wysiłek fizyczny w tym czasie. Zwłaszcza dla mnie, bo ja odczuwam to, że po prostu że zmienia się aura, jestem bardzo, bardzo czuły na aurę i powiem wam, że wysiłek fizyczny, czyli typowo właśnie oporowe ćwiczenia, plus basen, plus jacuzzi, które też jest na miejscu na tej siłowni, plus sauna daje tak rewelacyjny efekt, że aż byłem w szoku. Po dłuższej przerwie byłem wczoraj, zrobiłem sobie cały pakiet ćwiczeń, korzystałem ze wszystkiego, co jest na miejscu, no i czułem się jak młody Bóg, tak odprężony nie byłem dawno, można to nawet porównać ze swego rodzaju orgazmem, bo mogę to przyznać po prostu bez wahania, że no człowiek czuje się bardzo zrelaksowany. Jakkolwiek to brzmi i do czegokolwiek to porównacie, bo jest efekt naprawdę fajny. Dlatego skuszony perspektywą dość efektywnego relaksu dzisiaj jadę też na siłownię, mimo że dzisiaj wieczorem w okolicach godziny 20, może 21, 22 czeka mi trip 350 km. Ale cholera, nie wiem czy widzieliście, ale tam była karawana i normalnie chowali do niej zwłoki. To jest jakiś cmentarz? Mega dziwne. Nie wiem, że to brzmi tak, jakbym sobie robił jaja, ale serio, tam był karawan. Zastanowię się, czy nie zadzwonić na policję w tej sprawie. Aż mi ciarki przeszły. I trochę się wybiłem z rytmu. Dobra. To w takim razie dokończę wam innym razem. Bo z tymi zwłokami chyba sprawa mnie dosyć zaintrygowała, bo nie wiem, nie wydaje mi się, żeby było to normalne, że tak w szczerym polu stała karawana, chowano zwłoki przykryte folią na noszach, nie w trumnie. W szczerym polu. W szczerym polu, które sąsiadowało z lotniskiem. Być może, kurczę, przesadzam, ale... Ale coś mi się wydaje, że chyba powinienem w tej sprawie zadzwonić na 112. Dzięki ślicznie.